że jestem z Zielonej Góry. Sentyment jest do Zielonej Góry, tutaj się wychowywałem, tutaj stawiałem pierwsze kroki, tutaj zaczynałem grać. Wyjechałem później na 6 lat, 6 sezonów mnie nie było, postanowiłem wrócić, no, wszyscy chłopaki są, także zrobić coś dla Zielonej Góry, dla miasta, awansować do Ekstraklasy. Kibice zawsze gorąco wspierali Ekstraklasy tutaj w Zielonej, więc też mi się myślę należy w przyszłym sezonie Ekstraklasa, no i na pewno będziemy walczyć. No. Nikt nam nie rozłoży czerwonego dywanu, nie pozwoli awansować tak od zaraz do Ekstraklasy i jesteśmy nastawieni, przynajmniej ja, na ostrą walkę o Ekstraklasę. Większe argumenty były finansowe czy sentymentalne, o których mówił tutaj trener? Pod względem finansowym zadowalało mnie, może że nie jestem bardzo wybredny, zadowoliło mnie to, przeważył fakt, że będę w domu w końcu, odpocznę trochę od tego jeżdżenia, pakowania się i myślę, że będzie dobrze, awansujemy do Ekstraklasy i za sezon będziemy walczyć w Ekstraklasie. Polpharma, Astoria, Bydgoszcz to były te kluby w najwyższej klasie rozgrywek, jak to wspominasz, bo nie wszystkie sezony były dla Ciebie udane, nie grywałeś zbyt dużo, jak oceniasz tą grę w Ekstraklasie? No 3 lata, jako ze Stalusem doszedłem, przyszedłem 3 lata do Polpharmy, która mnie wykupiła stąd, z Zielonej Góry, grałem tam 3 lata. Mieliśmy w pierwszym sezonie z Polpharmą awansować z trenerem Hucińskim, nie udało się. Przeczekaliśmy jeszcze 2 sezony i w trzecim sezonie awansowaliśmy do Ekstraklasy z Polpharmą. Rozegrałem tam 1 sezon, później przyszedłem do Astorii Bydgoszcz i z Bydgoszczy poszedłem grać na Węgry. No jak wspominam, no wspominam w Polpharmie, naprawdę w Polpharmie było profesjonalny bardzo klub, było dobrze. Wywiązywali się finansowo, niczego zawodnikom nie brakowało. W Astorii było trochę słabiej, zalegają ostatnie 2 miesiące, zalegają do dzisiaj. I bardziej lepiej wspominam Polpharmę niż Astorię, później Węgry, a Węgry to za granicą zawsze miło się wspomina, myślę, pobyt za granicą. A co o tych Węgrzech można powiedzieć, bo tutaj w Polsce to ta koszykówka dosyć tajemnicza jest. No tak, na Węgrzech tajemnicza jest Polska, w Polsce jest tajemnicza węgierska. Tak jest, no myślę, że jest też bardzo, no może nie bardzo, ale mocna liga, słabsza może o trochę niż Ekstraklasa Polska. Myślę, jak wyjąć 3 podstawowe, 4 pierwsze drużyny z Ekstraklasy Polskiej, to będzie obraz Ekstraklasy Węgierskiej. No i też gra się o coś tam, każdy walczy, zarabia pieniądze i jest pełen profesjonalizm jak w Polsce. Proponowali Węgrzy, abyś został? Czy miałem propozycję z tego klubu, w którym grałem w tamtym roku, ale tam chciałem zmienić klub i sezon się zaczyna miesiąc później niż pierwszej lidze, więc nie chciałem czekać, nie było konkretów. Także podpisałem tutaj w Zielonej w domu i mam nadzieję, że za rok będzie Ekstraklasa i będziemy grali w Ekstraklasie. Wszystkich znasz? No, prawie wszystkich chyba z tymi, co będziesz grał, prawda? Wszystkich, tak. Wszystkich znam, oprócz tych zawodników młodszych, ale z Pawłem Sześniakiem miałem okazję trenować na kadrze jeszcze młodzieżowej, tam kadrze B, a resztę chłopaków to znam z treningów i Roberta Morkowskiego to po prostu poznałem z pakietu, wygraliśmy w Ekstraklasie, kolega z Zielonej po prostu. No i co, Ekstraliga? No, po to przyszedłem, żeby awansować za rok. Nie obawiasz się tej presji, która to na pewno się pojawi? Nie, tam z presją można sobie zawsze poradzić. My będziemy awansować na pewno drużynowo, nie ja indywidualnie, także 10 jest zawodników, 12 awansują wszyscy trenerzy, kierownicy, wszyscy będą odpowiedzialni za ten awans. Nie tylko ja po prostu przyszedłem wzmocnić drużynę, bo jestem stąd i jakoś poczułem potrzebę bicia się o Zieloną Górę, żeby weszła do Ekstraklasy.